Halo, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony oczywiście Nakesion. Witam się z wami w kolejnym materiale na moim kanale. I na samym wstępie chciałbym wam bardzo, ale to bardzo podziękować za aktywność pod poprzednimi materiałami, bo było ich naprawdę, naprawdę sporo. No między innymi pack opening z moją rodziną, tam jest ponad 12 tysięcy łapek w górę. Naprawdę bardzo, bardzo serdecznie dziękuję każdemu, kto oglądał ten film, zostawił kciuka w górę. A jeżeli ty nie oglądałeś, to koniecznie sprawdź, bo uwierz mi na słowo, masz co nadrobić. Jako że to jest jeden z ostatnich filmów już w tym, no nieuchronnie zbliżającym się ku końcowi roku 2017, chciałbym z tego miejsca wam życzyć tylko i wyłącznie jednego, żeby rok 2018 był przede wszystkim lepszy. Lepszy od poprzedniego, pod każdym możliwym względem, żebyście mieli lepszy samochód, lepsze trafy w paczkach, lepsze oceny, lepszego skilla. To już wasze marzenia, ale najważniejsze jest to, żeby ten rok 2018 przyniósł ze sobą taki nowy zapał do pracy i żeby przede wszystkim, tak jak mówiłem wcześniej, był lepszy. Tego bardzo serdecznie życzę wam ja, no i niech zabawa sylwestrowa będzie iście szampańska. Ale dzisiaj postanowiłem zrobić sobie pack and play, ale nie taki standardowy, ponieważ nie będę teraz gadał, tylko odpalmy intro i rozpocznijmy już oficjalnie odcinek. Tak, możecie pisać tam, nie wiem, minuta 30 skończył p***ć. Nienawidzę takich komentarzy, każdy dostaje bana, no ale możecie pisać. Jak sami widzicie, jesteśmy na Footmasterze, Foot Galaxy, whatever, jedno i to samo. I moi drodzy, przeniesiemy się, tak jak na Foot Galaxy możecie sobie przenosić te swoje monety z powrotem na konto, tak my dzisiaj zabawimy się w nieco inny sposób. Mianowicie, otworzymy sobie 11 paczek i najlepsze karty z tych 11 paczek po prostu kupię w mojej drużynie, w moim składzie, w Ultimate Team i zbuduję z nich skład i zagramy sobie pack and play, więc będzie to naprawdę, naprawdę kozackie. No bo co jak co, ale na Footmasterze trafiają się naprawdę, naprawdę dobre karty. No na pewno lepsze niż w standardowych paczkach, więc będzie się działo. Jeżeli ten odcinek się wam spodoba, zachęcam do zostawienia subskrypcji na moim kanale po więcej materiałów, żebyście byli na bieżąco. Możecie też zostawić dzwoneczek, wtedy będziecie mieli informacje o tym w pierwszej kolejności, że dodałem nowy odcinek na kanał. No i możecie też zostawić kciuka w górę, ale to najlepiej na koniec, jak już obejrzycie odcinek i stwierdzicie, że był spoko, no to klikacie łapeczka w górę. Tak więc przenosimy się na Footmastera i moi drodzy, zanim w ogóle wam powiem co i jak, no to na Footmasterze oprócz oczywiście paczek, no to jest też możliwość i jackpota, i zakładów piłkarskich. Te zakłady piłkarskie działają na takiej samej zasadzie, jakbyście to obstawiali na jakiejkolwiek innej stronie. Jak widzicie, mamy tutaj kilka naprawdę fajnych spotkań, ale ja już swoje zakłady obstawiłem. Zaraz wam wszystko pokażę. Niemniej jednak chciałbym wam pokazać jeden zakład, który mnie kompletnie zbił z tropu. Na jednym livestreamie, dokładnie jak widzicie 23 grudnia, obstawiłem sobie zakład na remis Leicester City Manchester United. Obstawiłem, że tam będzie remis. Kurs był 3,40. Nie mam pojęcia, ja byłem jakimś jasnowidzem, bo spotkanie zakończyło się wynikiem 2-2 i profit z zakładu, który obstawiłem na milion, miałem 3 400 000. Także całkiem fajnie. Moi drodzy, żebym nie zbankrutował, bo co jak co, ale przy otwieraniu paczek, tych czarnych paczek, gdzie są gwarantowane informy, no to najdroższa karta może być naprawdę, naprawdę sporo warta. To... No nie ukrywam, nie chcę bankrutować, nie mam aż takich miliardów monet na swoim koncie. Zdecyduję się tutaj na otwieranie paczek za 25 tysięcy. Myślę, że tak czy siak tam trafimy jakieś kilku fajnych zawodników, których będziemy mogli umieścić w naszym składzie. I tak jak mówiłem, otwieramy 11 tych paczek. A pamiętajcie, że przy użyciu kodu N3J macie 8% zniżki na jakąkolwiek transakcję, jaką podejmiecie na stronie Foot Galaxy, do której link oczywiście znajdziecie w opisie. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Tylko pamiętajcie, że robicie to na własną odpowiedzialność. No i te zakłady, no to... to przydałoby się ten dowodzik już móc okazać, tak jak przy piwku w sklepie. Tak więc bez zbędnego przedłużania, 25 tysięcy, otwieramy pierwszą paczkę i czekamy na najlepszą kartę. A najlepszą kartę oczywiście mamy tutaj na myśli to, że to będzie najwyżej oceniona karta. Już się miałem cieszyć, czy to jest Alvaro Morata, ale nie, to jest Benedikt Hevedes w tej wersji dosyć dziwnej. Ja nawet nie wiem, jak się te karty nazywają. Path to Glory bodajże jakoś, tak? Niemniej jednak właśnie tego Benedikta Hevedesa to jest nasz pierwszy zawodnik w składzie, którego musimy kupić do naszego zespołu. I pierwsza karta trafia do naszego składu. Jest to oczywiście trafiony przed chwilą Benedikt Hevedes. Czas na drugą paczkę i drugą kartę, która wyląduje w naszym składzie. Jest Marco Asensio. Czy to będzie najlepiej oceniona karta? Nie! Teo Hernandez, ależ będziemy mieli kart specjalnych w tym pack and playu. Teo Hernandez 75, karta Once to Watch, która jest warta na rynku obecnie 13 tysięcy.
No, można powiedzieć, że są to groszowe sprawy, ale summa summarum ten skład może wyglądać naprawdę, naprawdę ciekawie. Drugi zawodnik również wylądował w naszej. Drugi zawodnik, również kupiony, Theo Hernandez, witamy. Koniecznie dajcie mi znać, czy taki sposób odcinków właśnie z Food Galaxy w połączeniu z FIFA się wam podoba. Mam nadzieję, że tak i liczę na zostawienie łapeczki w górę i komentarza. I moi drodzy, no nie, no po co ty mi tutaj, po co on tutaj? Jakby był Barzagli, to by było takie piękne połączenie pomiędzy HVDS-em a Barzaglim w obronie, a tak to mamy jakiegoś Jorge Lozano. Inform 76, no co to jest? No i tutaj ten nieszczęsny Inform, który odebrał nam możliwość tego pięknego połączenia w obronie Hevedesa i Barzagliego, no... Dzięki. Czas na czwartą paczkę za 25 tysięcy i póki co, no to nie wiem, czy w jakimkolwiek pack and playu było tyle kart specjalnych, ile my tutaj trafiliśmy. I to jest kolejna karta specjalna, tym razem srebrny Inform, Harry Anderson. Prawy pomocnik, który ma 84 punkty tempa, to będzie można jakoś wykorzystać tam z przodu w tych akcjach ofensywnych. No, zapiszę go na karteczce, on trafia do naszego składu. Harry Anderson to karta, która nominalnie jest oceniona na 59 punktów overalla. No w tym informie wygląda nieco lepiej. Czas na piątą paczkę. Bardzo bym chciał, żeby się nam trafił w końcu jakiś... Juhuhu! Origi, ależ profit z tej paczki! Prawy pomocnik Divo Origi, 40 tysięcy! Wow! A wracając do tego, co chciałem mówić, to chciałbym bardzo trafić jakiegoś bramkarza tutaj w tych paczkach, który może jakiegoś informa, może by się jakiś trafił, no bo on by był nam dosyć mocno potrzebny. Niemniej jednak Divo Origi to jest bardzo dobry traf, który no zdecydowanie podnosi tutaj profit z tej paczki. Jak widzicie, to jest dwukrotna wartość paczki. Nice! No i istna petarda, Divo Origi! Na prawym skrzydle te cztery gwiazdki sztuczek, oj, my będziemy chcieli tego używać i to bardzo. Poważnie się zaczynam zastanawiać, czy mi wystarczy w ogóle monet na moim głównym koncie na ten cały pack and play, jak patrzę na te karty, które tutaj lecą. Mamy kolejnego informa, to jest Benjamin Gir i on jest najwięcej wart, tak. To jest chyba jakiś inform z trzeciej ligi niemieckiej. Benjamin Gir trafił do naszego zespołu. Kolejna paczka i patrząc na razie na te karty, które się nam trafiły, to mamy cztery informy, jedną kartę Once to Watch i jeszcze do tego ta karta Path to Glory. A tutaj, no tak mało brakowało, żeby Keylor Navas był u nas w drużynie. Harry Anderson, chociaż nie, czekajcie. Tak! Keylor Navas jest u nas w drużynie, przecież Harry'ego Andersona już trafiliśmy. Keylor Navas jest! Mamy bramkarza, Keylor Navas to jest najważniejsze, w pack and playach najważniejsze jest, żeby trafić bramkarza w paczce i nam się to udało. Keylor Navas, zapraszam. Witamy bramkarza królewskich w drużynie. Kolejna paczka otwarta i nie mogę... O, zaczynamy naprawdę z grubej rury. Nicolas Stefanelli i raczej żadna karta go nie przebije, tak jest. Nicolas Stefanelli to jest kolejny napastnik, który trafia do naszego zespołu. Argentyńczyk. Wycenione na 14750 monet. Nicolas Stefanelli, cieszę się, że będziesz mógł założyć koszulkę Nexion Team. Zaledwie 3 paczki zostały nam do końca. Najdroższą kartą póki co jest zdecydowanie Divo Origi w informie na prawej pomocy. Nicolas Stefanelli już był, co za tym idzie, do naszej drużyny trafi William. Wyceniony na 10 tysięcy monet, prawy pomocnik, prawy skrzydłowy oczywiście z londyńskiej Chelsea. Na widok tego zawodnika zdecydowanie ucieszyłem się, zarówno w paczce, jak i oczywiście w FIFA. I dwie ostatnie paczki. Założenie minimum, czyli bramkarz, już zostało w 100% spełnione, więc ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. Tutaj Wojciech Szczęsny. Ej, szczerze mówiąc, tak jak patrzę na profit z tych paczek, no to one są bardzo opłacalne. Niemniej jednak Ante Budimir, kolejny napastnik, wyląduje w naszej drużynie. Inform 13750 monet. Ante Budimir. Dzień dobry. I czas na ostatnią paczkę. Otwieramy. 25 tysięcy poszło. I jestem ciekaw. Sami Khedira. To już jest dobrze. Ale Joe Hart. O, dobra. To tego to się nie spodziewałem. Takiego obrotu spraw. Mówiłem, że najważniejsze jest trafienie bramkarza. A my tych bramkarzy będziemy mieli aż nadto, ponieważ mamy dwóch. Joe Hart i Keylor Navas. No dobra, ciekawie, zdecydowanie ten pack and play będzie wyglądał genialnie, jeżeli chodzi o różnorodność kart. I ostatni zawodnik w naszej drużynie, czyli Joe Hart w wersji Path to Glory. Naprawdę ładnie wygląda ta karta, mam nadzieję, że równie ładnie będzie bronić albo grać w środku pola. No bo któryś z naszych bramkarzy będzie do tego zmuszony. I moi drodzy, jak widzicie, cała nasza drużyna już znajduje się w moim klubie.
kompletnie nikt tutaj nie ma połączenia. Ja zaraz nad tym, no w jakiś sposób myślę popracuję. Trzeba tutaj będzie jakoś pokombinować coś z formacją, coś z jakimś połączeniem. Ale nie będzie to łatwe zadanie i to już wiem w tym momencie. Obawiam się, że więcej zgrania to ja z tego zespołu tutaj już nie wycisnę. Tak czy siak jest to tutaj do granic możliwości jakoś ustawione, choć nie, czekajcie, nie jest, wcale nie jest. Mamy przecież napastnika i teraz jak damy tutaj Williana, okej, czyli trzeba będzie zrobić sporo zmian w trakcie meczu. Ale dobra, to dajcie mi jeszcze sekundę, jeszcze tutaj pokombinuję. No i chwila kombinowania przyniosła nam tutaj chyba pożądany efekt. 32 punkty zgrania, 80 oceny ogólnej, no to ocena ogólna jest naprawdę spoko, martwi mnie tylko te kompletne zerowe zgranie u Williana i u Origiego, to jest drama. Obstawiam, że dało się to zrobić jakoś lepiej, ba, jestem nawet tego pewien, ale czas goni, a trzeba zagrać mecz, więc zakładamy słuchaweczki i ruszamy do gry. Mamy przeciwnika, z którym się zmierzymy dzisiaj, jestem naprawdę oczywiście. O tyle dobrze, że gramy przeciwko brązowej drużynie, ale jest Higuain na ataku, a ta cała brązowa drużyna ma zgranie, gdzie u nas mamy dwóch zawodników, którzy mają zero zgrania. No wydaje mi się, że przeciwnik ma nad nami sporą przewagę, bo zawodnik, który ma zero zgrania, możecie sobie odpalić jakikolwiek foothead, footwist i możecie zobaczyć, jak żałośnie wyglądają jego statystyki. Niemniej jednak trzeba tutaj od razu zadbać o jakieś zmiany. Theo Hernandez, wierzę, że na skrzydełku się spiszesz naprawdę, naprawdę dobrze. Na atak dałbym Origiego, wierzę, że on tam sobie poradzi. Stefanelli i Origi, to jest chyba taki duet, który myślę, że tutaj może sobie poradzić. Troszeczkę mnie martwi nasz środek pola i to nawet troszeczkę bardzo. Czy ktoś ma tutaj jakikolwiek... O Jezu Chryste, to będzie dramat, naprawdę, moi drodzy. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek grałem tak słabą drużyną. Wypuszczamy tam Origiego, popatrzcie, Origi. Mimo iż masz zero zgrania, pokaż klasę, Origi! Origi! Jest szansa, patrzcie, oni pokazują, nie chcą być tutaj spisani na straty. No to może jakieś dośrodkowanie Williana w pola karne. Tam widzę, że Budimir jest całkiem wysoki. Piłkę ma Hevedes, oddaje do Williana. William próba dośrodkowania, a i wywrócił się. Jest szansa na groźną kontrę dla przeciwnika. Rozpędzają się jego zawodnicy, Del Pinto. Tam jest też Higuain, na niego trzeba uważać. Do bramkarza. I Keylor na was wyjaśnia całą sytuację. Co więcej, znajduje Origiego, który oddaje do Williana. I z tego może zaraz wyjść akcja. William, dośrodkowanie! Aaaa, z tego mógł być gol. William, ja wiem, że ty masz strasznie zniszczone statystyki przez te zero zgrania, ale... ale musisz jakoś tutaj pokierować. No ty i Origi, wy jesteście naszą nadzieją, jeżeli chodzi o grę z przodu, bo z tyłu to tutaj jest kompletna masakracja. Przeciwnik się bawi, może sobie podawać piętkami, a my tymi napastnikami i jednym pomocnikiem w środku pola to by nic tutaj nie zdziałamy. Oj, niebezpiecznie. Co? Broni Keylor na was! Lozano, górna piłka, tam jest Girf i Girf oddaje do Budimira. I Budimir przeszedł z piłką. Budimir, zejdziemy sobie do środka, dlaczego by nie? Budimir, już po lukarnym, Budimir! Ładny strzał, ale broni bramka przeciwnika. Origi! William, ale ładnie! William, zrobimy sobie berbe spin, przeciwnik, widzę, daje się na to nabierać. Wypuśćmy, Origi! Tak mało brakowało, to powinien być gol. William wypuszczony na skrzydle, William dogrywa w pole karne, tam jest Budimir, Jezu Chryste, on chyba kogoś zabił tam w polu karnym. Tak wleciał, William i widzę tam dziwoka Origiego i Origi lobikiem gnoja, tak jest, 40 minuta i Divok Origi, ten zawodnik, który jest zdecydowanie asem w rękawie, jeżeli chodzi o ten zespół, zdobywa gola, pokierował kolegów z drużyny. To Hernandez, Hevedes, nawet Joe Hart się świetnie spisuje tam jako obrońca. No ale Divock Origi, no czapki z głów, takie wykończenie, to naprawdę klasa światowa. No i co ja mogę więcej powiedzieć? Naprawdę, ładnie, Divock Origi, uderzenie klasowej światy i o to chodzi. Hernandez wypuszcza Girfa, Girf, w sumie jesteś napastnikiem, może byś uderzył. Jednak nie, Jezu Chryste, gdzie jest mój skład? Gdzie jest mój skład? Gdzie jest moja cała obrona? Higuain, goni go tam Hernandez, ale przeciwnik się miesza. I się pomieszał, ale jeszcze nie zdążył do niego dobiec. Hevedes, dlaczego ty jesteś taki wolny? Jednak udało się zażegnać zagrożenia. Keylor Navas!
piąskuje. I koniec, po 45 minutach prowadzimy 1-0. Przeciwnik jest kompletnie zdominowany. Chyba nie wie, co się dzieje, ale no po prostu jesteśmy lepsi. Nasz skład jest po prostu lepszy. Może nie tyle skład, co po prostu gramy lepiej. Teraz Willian. Willian, oj, nie rozpędził się z piłką, nic z tego nie wyszło. Ładnie wyczyścił Girf, jak rasowy napastnik. To był taki bardziej, to była interwencja w stylu N'Golo Kante na pograniczu faulu, ale jednak czyściutko. Piłka odebrana, ale za to teraz Higuain się rozpędza. O nie, Joe Hart przy nim. Joe Hart wyczyścił. I Joe Hart, wy popatrzcie, jak on wypuścił Hernandeza. Ej, Hart to jest chyba jakiś ukryty. Nie wiem, może on zaczynał karierę jako obrońca, bo spisuje się naprawdę dobrze. Będzie rzut rożny. A nie, nie będzie rzutu rożnego, to po prostu Hernandez tak beznadziejnie uderzył. Zdarza się Willian! Ładnie powalczył o piłkę. Willian, świetnie zastawiony. Willian! Willian, dośrodkowanie! Budimir się tam... Budimir przeleciał bramkarza przeciwnika, nic z tego nie wyszło. Dzieci też nie będzie. Oj, tu może być gol, to nawet powinien być gol, ale nie jest, bo jest Keylor Navas na bramce. Nie ma takiego strzelania, czysto! Przepięknie obrona, jeszcze sobie na spokojnie poklepali. Elega, o nie, ale podania są beznadziejne. Takie dłuższe, to jest dramat. Ale czyści Hevedes, dziura tam była, Jezu, dobrze, że Keylor Navas był przytomny. Oho, przeciwnikowi chyba skończyła się cierpliwość. Zrobił zmianę, znaczy zrobił przerwę i robi zmiany. Jestem ciekaw, czy ma tam w zanadrzu jeszcze jakiegoś Dybale oprócz tego Higuaina albo Stefana El Shaarawy. Nie wiem, kogo, na pewno kogoś wyciągnie z rękawa, bo przeciwnikowi chyba się skończyła już cierpliwość. Prowadził Arnolda i jakiegoś Okaciego, jojojoj. Wypuszczenie i Stefanelli, Stefanelli w polu karnym, Stefanelli! Dlaczego tak? Dlaczego on tak do tyłu to zagrał? Dlaczego tam nikogo nie było? Ja pierniczę, sędzia, powinieneś to odgwizdać, to był specjalnie faul, żeby on to odgwizdał. A tak się rozpędza, uff, na całe szczęście nic z tego. O nie, to musi być gol, to już musiał być gol. Jak zobaczyłem, że Higuain ma tyle wolnego miejsca, no to to było pewne, że tutaj będzie bramka. Niestety, szkoda, nie udało się nam przetrzymać. No przeciwnik zrobił zmiany, wprowadził zawodników, którzy odmienili obraz gry. My niestety tego zrobić nie możemy. Ale to nie zmienia faktu, że będziemy jeszcze tutaj walczyć. Właśnie to robi Willian. Willian, w końcu zrób jakieś dobre dośrodkowanie. To nie jest dobre dośrodkowanie, to nic nie miało wspólnego z dobrym dośrodkowaniem. Jezu, Girf już nie ma w ogóle kondycji, popatrzcie na ziomka. On już nie może biegać. Chyba sobie ze mnie żartujecie. Naprawdę? Naprawdę? Wy sobie chyba jaja robicie, serio. Nie dość, że skutecznie kompletnie wybrał ten rzut karny. Wiesz, to się wydaje oczywiste, że musiał strzelić karny. Higuain strzał. Ja pierdziel, no tak, jeszcze mi strzel na 4, co? Super, no ty pięknie, nie wiem, co się stało, nie? Nie rozumiem, o co tu chodzi, serio. Ja pierniczę, nagle jakieś momentum załapał, zdążył mi strzelić 4 bramki w 5 minut, jak wcześniej nic nie grał, a mój skład kompletnie nagle przestał istnieć na boisku. Co za bullshit. Jestem naprawdę wkurzony na ten mecz, bo byliśmy lepsi na boisku, mieliśmy skład dużo, dużo gorszy. Gościa zawolał tyłek, że przegrywa z czymś takim i sobie wpuścił jakichś następnych ziomków. Higuain się nagle odpalił. No nic, no przyszło nam przegrać, szkoda. Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej, ale pytanie, czy będzie następny raz? Musicie mi dać znać, moi drodzy, czy chcielibyście zobaczyć taki kolejny odcinek, taki swoisty w sumie pack and play, jeżeli mogę to nazwać. Tak więc koniecznie, koniecznie dajcie mi o tym znać. Kciukiem w górę, komentarzem. Ja wam życzę raz jeszcze szczęśliwego nowego roku. Na razie i pa, pa, cześć!